Dzień dobry, pochwalony z tej strony Szalona Fredka i dzisiaj sobie zagramy w Wiedźmina 1 i wchodzimy do domu detektywa. Okej. Okay. Czekaj, to jest na... No, dobra, na ludzi. Już jesteś trupem. Dobra, wezmę grupowy, bo nie chcę się z nimi pojedynczo pieprzyć. Zadarłeś salamandrą. Okej. Aha, bo... Że miałem mądra. Nie, to się nie klei. Dzięki ci, Geralt, uratowałeś mi skórę. Nakryli mnie. Wiedzieli, że jestem na ich tropie. Kto? Co się stało? Salamandra. Byłem o krok od poznania tajemnicy. Mówię ci, Biały Wilku, jeden nieduży krok. Spokojnie, Raymondzie, jesteś już bezpieczny. Nie, jestem śledzony w dzień i w nocy. Muszę zmylić Salamandrę. Co zatem robimy? Ja zajmę się zmyleniem tropów. Ty przepytaj nowych podejrzanych. Kogo? Masz. Weź te notatki. Zapisałem w nich wszystkie najważniejsze tropy i podejrzanych. A ty? Co zamierzasz? Depczą mi po piętach. Muszę zniknąć. Odciągnę ich uwagę. Musisz sobie poradzić z tym śledztwem. Znajdę cię, Biały Wilku. Okej. Okay. Dobra, sobie ich okradnę. Pierw. Dobra, to się przyda. Dobra, to sobie za chwilę obczaimy. Bez zadania. Nora jedzenia. To sobie weźmiemy. To też sobie weźmiemy. Idziemy na górę. Na szybko. I... szafka. Bier mnie tę szafkę. Dobra, to jest okej. Okay. Też jest okej. Okay. Dobra, lecimy na dół i... Za chwilę my mamy tego poziom. I ten. Gdzie to musimy iść? Zadania. Ogólnie pogadałam jeszcze poza odcinkiem z tym Kalksteinem. Czyli jak on ma tam. I ten. I stwierdziłam, że on jest niewinny. Dobra, anuluj śledzenia. Muszę przysłuchać kupca tego pana. Dobra. Sobie teraz w tą stronę pójdziemy. I generalnie aktualnie... Za mało mi płacą. No to kuźwa, zwolnij się. Nie denerwuj mnie. Dobra. Gdzie on jest? Tu jest. Dobra. Ten chłop prawdopodobnie jest niewinny, że ten kupiec. Od tego zacznijmy. Nie ma tego chłopa tutaj. No dobra, tam jest. Ciężka służba. Tak? Podejrzewam, że coś wiesz o salamandrze. Nie mam zielonego pojęcia, o czym mówisz, Wiedźminie. Zobaczymy. Jeszcze jakieś pytania, czy mogę wracać do pracy? Musimy porozmawiać o twoich interesach z salamandrą. Wiem, że zapłaciłeś za uwolnienie magistra. Śmieszne. Sugerujesz, że zatrudniłbym przestępcę? Czemu nie? I miałbym to zrobić na tyle nieporadnie, żeby tropy wskazywały na mnie? Nie żartuj, a teraz zostaw mnie w spokoju. Wierzę ci. Mam do dyspozycji tylko poszlaki, więc na razie nie będę drążył tego tematu. Mądrze, Wiedźminie, powinieneś częściej polegać na przeczuciach. Tak? Szukam kamieni zwanych sefirami. Jest ich 10 i nie mam jeszcze wszystkich.
Może interesujesz się dziełami sztuki i kuriozami? Wiem, o jakie kamienie chodzi. Kupiłem kiedyś jeden z nich. Sądziłem, że ma właściwości magiczne. Nie miał, a przynajmniej ja żadnych nie odkryłem. Swoją drogą, czarodzieje zdzierają za magiczne badania jak za zboże. Może zechcesz mi go sprzedać? Mam sprzedać Tiperat? Przywiązałem się do tego kamyka. Oferuję dobrą cenę. Powiedzmy 500 orenów. Nie myślałem o aż tak dobrej cenie. Ale niech będzie. Noszę Tiperat jako amulet. Możemy dokonać transakcji od razu. Mam 500 orenów i mogę zapłacić za Sefirę. Oddaję ją z żalem, ale gdybym odmówił takiej transakcji, straciłbym reputację bezwzględnego chciwca. Nawet nie wiesz, jakie to ważne w moim fachu. Sefira jest twoja. Tak? Dobra. To sprzedam sobie, to też sobie sprzedam. Ma nowy poziom w ogóle. Czy to mogę mu sprzedać? Bo to w sumie mi nie będzie potrzebne w jakimś konkretnym celu. Za chwilę sobie rozdysponuję ten punkt. Dobra, sobie tutaj jeszcze posegreguję. Dobra, to sobie jeszcze jedno sprzedam i... Dobra. Gdzie jest ognisko? Co powinien mnie kupić? Jezus, przepraszam. Osobiście nie mam nic przeciw wiedźminom, ale nie powinniście grasować po mieście. Bogu, cicho bądź. Dodajcie cierpliwości. Dobra, sobie teraz podlecę na szybko do ogniska. I sobie na szybko rozdysponuję punkty. No, żeby nie było marudzenia w komentarzach. Dobra. Teraz Dobra, wytrzymałeś na trójkę. Dobra. Regeneracja energii, odporność na ból. Roztrwania ogłuszenia. Dobra, jesteśmy po cięciu i sobie na szybko rozdysponowałam punkty. Sobie poszłam w zręczność w srebrnym, o ile dobrze pamiętam. I w silny w te. Tutaj te dwa i jeszcze coś. Już za cholerę nie pamiętam, nie? Przed chwilą rozdysponowywałam i nie pamiętam. Fajnie. Dobra, fajnie. Nie denerwuj mnie. Dobra, fajnie. Dobra, tu sobie anulujemy. Tutaj nie. Poszukiwany. Teraz... Tajemnicę w zimie. Teraz muszę poczekać, aż Raymond nawiąże ze mną kontakt. Mhm. Czyli trochę będzie czekania. Pod tym względem... Teraz na szybkiego podlecimy na cmentarz. Mapa. O Jezus, to będzie trochę drogi. Dobra, to mam tą drogę całą wycę i widzimy się przy cmentarzu, nie? Przesyła mnie pan Manlow! O co chodzi? Mówi, że ma nowe informacje i żebyś przyszedł do jego domu jak najszybciej. Dziękuję za wiadomość. Okej. Okay. To się nie spodziewałam, że ten... Nie bawię się tak. Że jakieś dziecko nam przyjdzie i przekaże. Wam powiem. I teraz sobie podlecimy tutaj. W sumie. Coś tutaj jest nie tak. Witaj, nie uwierzysz, co się stało. Co takiego?
Nie tak prędko. Pamiętaj, że pracuję za pieniądze. Mam koszty. Ile jestem ci dłużny? 200 orenów. Koszty śledztwa wzrosły dwukrotnie. Nie jestem prorokiem Lebiodą, żeby żyć o korzonkach i wodzie źródlanej. Podobnie moi informatorzy. Gwarantuję ci, że to tylko niezbędne wydatki. Mam dla ciebie 200 orenów. Świetnie. Dowiedziałem się, że po ataku na szpital więźnia przeniesiono gdzie indziej. To niedobrze. Owszem, tym bardziej, że nic już z niego nie wydusimy. Dziś w nocy odszedł z tego świata. Jak to się stało? Cóż, nie był w najlepszej formie, więc nikogo to pewnie nie zdziwiło. Ja jednak mam przeczucie, że ktoś mu pomógł przenieść się na drugą stronę. Dokładnie. Znacie się z Shani, prawda? Poproszę o przeprowadzenie sekcji zwłok. To powinno wyjaśnić przyczynę śmierci. No tak. Mnie też śledzisz. Taka praca. Bywaj. Okej. Aha. To się nie klei. O, to się fajnie zabawiasz, nie? Ziomek. Dobra. Sekcja zwłok. Muszę umówić się z Shani i załatwić ciało do grabarza. Czyli lecimy na szybkiego do tego. Do szybkiego, do Shani i do szpitala. Boże, nie do szpitala, tylko na cmentarz. Fajnie, że od dzisiaj cmentarz to szpital, nie? Dobra, Shani. Geralt, musimy pogadać. Jasne, słucham. W szpitalu była jakaś awantura, padły trupy. Mam wrażenie, że jesteś w to zamieszany. Geralt, wytłumacz się. Chciałem przesłuchać więźnia. Niestety pogawędkę przerwało wejście kilku zbirów, których ciała potem znalazł stróż. Wiedz, że nie podoba mi się to. Mimo wszystko coś ci powiem. Przypadkiem słyszałam, że więźnia przenieśli w jakieś bezpieczne miejsce. Może to ci pomoże. Dziękuję, Shani, za wyrozumiałość i pomoc. Zawsze do usług. Muszę wykonać sekcję zwłok. Cicho. Nie możemy tutaj nawet o tym rozmawiać. Ostatnio ludzie źle patrzą na takie rzeczy. Fanatyzm zawsze jest wrogiem nauki. To konieczne. Gdzie możemy porozmawiać? Przyjdź wieczorem do mnie na stację. Do zobaczenia. Dobra, tutaj w sumie też wam zrobię szybkie cięcie, bo do wieczora muszę poczekać, a ten... A wam się nie chce, że jak ten się chodzi i się patrzy, jak ktoś chodzi. I chwilowe cięcie. Dobra, jesteśmy po cięciu szybkim. I zaraz tu będzie... O. Babcia. Co za czasy! Nadchodzi kres! To, że tacy jak ty po ziemi chodzą, to jawny tego dowód! Ty tylko się nie obrażaj, to nic osobistego. Do Shani przyszedłem. Białe zimno nadchodzi i czuję to w kościach. Ale co ty o tym możesz wiedzieć, smarkaczu? Nie wiesz, jak to jest, gdy nie ma się czym rozgrzać na starość. Ano, nie wiem. Okej. Okay. Mogę cię ukraść, babcia? Dobra, w sumie na razie nie. Podlecimy na szybko do Shani i przegadamy wszystko, co jak. Cześć, Shani. Tak? Mam sprawę. Tak? Potrzebuję twojej pomocy w sekcji zwłok pewnego osobnika. Sekcji? Od kiedy zajmujesz się takimi sprawami? Muszę się dowiedzieć, jak zginął. Prowadzę śledztwo w sprawie Salamandry. Dobrze. Pamiętaj tylko, że nie jestem koronerem. Ty musisz zinterpretować to, co zobaczymy. Im lepiej się przygotujesz, tym więcej się dowiesz. Spotkajmy się wieczorem. Tymczasem pokręć się po mieście i zdobądź jak najwięcej poszlak. Jasne. Powęszę. Musisz też przekonać grabarza, żeby ci wydał ciało. Powodzenia w zbieraniu poszlak i do wieczora. Spotkamy się w szpitalu. Masz jakiś pomysł, gdzie mogę się dowiedzieć czegoś, co pomoże mi w przeprowadzeniu sekcji?
Zapytaj Vincenta Maisa, może powie ci coś interesującego, ale najlepszym źródłem wiedzy jest słowo pisane. Poszukaj książek o anatomii i patologii. Do zobaczenia. Okej. Sobie przykimamy u niej. Tak? Bo nie chce mi się już łazić. Dobra. Do południa na razie. I polecimy sobie do Vincenta. Na szybkiego. No, wstawaj. Co tutaj? A, ty masz tutaj pochodnie. Prawie nie jest w ogóle potrzebna. I tu idziemy. I teraz gdzie my musimy iść? O Jezus Maria. Znowu chwilowe cięcie. Sorry, że tak dużo cięcia, ale chwilowe cięcia. O co chodzi? Trzeba wam czego? Mógłbyś udostępnić mi ciało więźnia do sekcji? Za butelkę dobrej krasnoludzkiej guziałki. Dobra. Temerska żytnia. Czy ja mam coś tutaj? Mocny alkohol. O. Nie ma to jak niezły trunek. Do rzeczy. Jak będzie z więźniem? A gdzie dostarczyć to ciało? Do szpitala. Będzie tam wieczorem. Bywaj. Dobra. Nie ma to jak niezły trunek. Ano. Hej, ho, naumzika skrzyni i butelka rumu. Rumu! Nie powiesz mi chyba nic ciekawego. O co chodzi? Trzeba wam czego? Niedawno zmarł więzień. Jest już na cmentarzu? Nic o tym nie wiem. Ale mogę ci dać kogoś innego. Mam kilka naprawdę ciekawych zgonów. Chodzi mi o konkretne zwłoki. Bez łaski. Wybredny się znalazł. Jak się zdecydujesz, czego chcesz, to zapraszam. Oglądanie zwłok to sztuka. Pozornie przeciętne zgony mogą cię zaskoczyć. Zawsze warto szukać głębiej. Ale kogo to obchodzi? Dużo wiesz o zgonach w mieście. Pomagasz czasem w śledztwach? Czasem opowiadam Raymondowi o ciekawszych nieboszczykach. Ponoć to pomaga w dedukcji czy coś. Mnie też coś opowiesz? Wykluczone. Obiecałem trzymać język za zębami. Rozumiem. O co chodzi? Trzeba wam czego? Czyli ty mi łaskawsze nic nie powiesz, to jeszcze. O co chodzi? Trzeba wam czego? No. Pisz sobie! O ty śmieciu! O co? Dużo. Czas. Nie ufam Raymondowi. On coś kręci. Stary Raymond? W życiu! Jest lojalny wobec klientów. Może, ale z tym śledztwem sobie nie radzi. Czuję, że sam poradzę sobie lepiej. Wpuścisz mnie na cmentarz? Nie da rady. Decyzja administracyjna była, żeby nie wpuszczać. Co mam zrobić, żebyś zmienił decyzję? Potrzebuję oficjalnej zgody od kapitana Maisa. Nie dasz się inaczej przekonać? Może mogę ci jakoś pomóc? Po prawdzie to możesz. Zadłużyłem się strasznie u Talara. Jeśli jakoś go przekonasz, żeby mi darował, dam ci klucz na cmentarz. Dobra. Bywaj. Dobra, teraz polecimy sobie do Talara. Oj, płytko leżysz, słoneczko. Dobra. Lekcja zwłok. Ktoś pomógł odejść więźniowi z tego świata.
I teraz sobie polecimy na szybkiego do Talara. Tylko pytanie, gdzie ten Talar był? Chwila. Posterunek zakryto. Boże, żebym zapomniała, nie? Dobra, tutaj polecimy. I chwilowe cięcie i zaraz do was wracam i przyjdę z wami praktycznie z kluczem. O co chodzi, Wiedźminie? Załatwisz mi wejściówkę na cmentarz? Nie ma problemu. Może przy okazji trochę go oczyścisz. Jest tam ostatnio niebezpiecznie. Zobaczymy, co da się zrobić. Okej, przepustkę mamy. No i kozak. I tu jest... Nie chcę tutaj. Chcę na cmentarz. I dobra, tutaj chwilę sobie pogadaliśmy i znowu chwilowe cięcie i idziemy pod cmentarz. O co chodzi? Trzeba wam czego? Chcę wejść na cmentarz. Nie da rady. Decyzja administracyjna była, żeby nie wpuszczać. Mam przepustkę od kapitana Majsa. Masz tu klucze. Możesz wejść i porozglądać się po krypcie. Tam trafiają świeżaki. Ale jak cię zabiją, to nie przychodź po nocach z pretensjami. Bywaj. Okej, mamy kluczyk. Sobie wejdziemy jeszcze do tego, do krypty. I się ogarnie. No. Ale ładny tu jest. Dobra, tutaj w sumie już tutaj sobie skończę. Więc dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się i do następnego odcinka i bajo.